Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Undercut. W serii, która nazywa się Pierwsza Kawa Dnia, jest to seria, w której zazwyczaj zajmujemy się grami, które w jakiś sposób przykuły moją uwagę, zaciekawiły mnie i no, zafrapowały, więc jesteśmy w grze, która nazywa się Undercut, ma kat w tytule. Myślałem, że będziemy grali kotem, będziemy najwyraźniej grali psem, który goni koty, więc nie wiem jaki Undercut. Ja wiem, że to ma być gra słów od Underdog. To jest bodajże gra małego rosyjskiego studia, jest tylko język angielski i rosyjski, przynajmniej na chwilę obecną. Single player, jest PvP i co-op ma być docelowo, wydaje mi się, że jeszcze nie ma co-opa, przynajmniej nie w tym demie. I nie wiem, czy to demo jest ograniczone czasowo, macie link na dole w przypiętym komentarzu do wersji steamowej. Nie ma jeszcze podanej ceny, nie wiem ile ten produkt finalnie będzie kosztował, obsługuje pady. Muszę powiedzieć, że w menu ten pad bardzo średnio działa, głównie dlatego, że jakoś tak dziwnie wyczuwa gałkę. Musi być naprawdę totalnie w dół, żeby zaliczyło w dół. Jak dacie lekko pod kątem, to robi dziwne rzeczy. D-pad nie działa, więc zaraz zobaczymy jak to. Właściwie odpalę story i możemy lecieć. Ale tak, na chwilę obecną, szczerze powiedziawszy, jestem zdziwiony, bo dawno nie było takiej sytuacji, żebym zaczął się dziwić. Czemu tak jakoś dziwnie z ustawieniami pada w menu? Więc przewińmy, jest jakieś miasto, w którym rządzą. O, jest lisica, nice, chip, sorry, okej. Okay. Szkoda, że nie można nią grać. Nie można double jumpa robić. Coś mam jakieś. Mogę szczekać. Kojarzy mi się to troszkę z Apes Odyssey, to szczekanie, on tam też robi te swoje wololo. To by było fajne, jakby dało się. Nice! Smell-o-vision mamy? Sniff, sniff. O nie, drzwi są zamknięte, ale coś wyczułem, może się mu tam wczołgam, może tam połapię. Są monetki. Na razie mi się podoba koncepcja, tylko wiecie, no, ja jestem bardziej fanem kotów. A, tak się podnoszę, X-em trzeba kliknąć. O, i tak jakby trzymam to w zębach. Ej, to jest fajne, podoba mi się to. Tu może być coś użytecznego. Potrząśnijmy grab X-em i shake hold Y. X, żeby rzucić. Troszkę nadmiernie skomplikowane sterowanie. Tu. Dla zrobienia rzeczy, które zazwyczaj w grach teraz są robione na wpół automatycznie, więc. Nie do końca jestem przekonany, czy sterowanie jest dopracowane. To znaczy, coś z tym sterowaniem jest nie tak. Grafika jest super, koncepcja ogólnie mi się podoba. Ale tak jak mówię, jest coś nie tego. Wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, które twórcy mogą mocno dopracować jeszcze w przyszłości. Bo widzę tutaj potencjał do dopracowania. Skoczmy sobie. Jaj! Mamy tutaj, złapmy to i. Tego. Czy ja mogę z tym skakać? Mogę z tym skakać. Mogę z tym wchodzić tak. O! Okej. Kotek, który boi się psów. Czy też mam go złapać i nim potrząsnąć? Dobra, koncepcja jest w sumie. Nie wolno tu psów trzymać, tak? Dobra, rzućmy go, może. Czego mogę gdzieś postawić tak, żeby mi nie przeszkadzał? A, on będzie sobie tutaj spał, chyba? Moment, co on tam gadał? Nie widziałem, żeby coś gadał. Gadał coś, tylko nie widziałem, bo oczywiście zatrzymuje się jak schodzę na dół. Kolana mu się trzęsą, no dobra. O, co tu jest? Hide. Get out. Rzućmy to. A nie, tu się mogę tylko schować. No to, bez kombinowania dalszego. Śmigamy, ale... Czy to nie działa tak, że na przykład tutaj... Nie, myślałem, że tam będzie coś fajnego ukrytego. Weźmy to swoje pudełko. Hide. Trafi mnie teraz? Nie. Nie mogę go załatwić, niestety. Can't put
Lux Under Ladder. A, że dostać się w ten sposób. No dobra, ale najpierw wytrząśmy cokolwiek się da z tego. Okej, okay, czyli jak nacisnę w dół, to po prostu... Nie, czemu rzucił? Zbudziło się. Bo jak tak on nacisnę, to on to rzuci, nie? Grab. No, teoretycznie od biedy może być w tym miejscu, ale... Na upartego mogę zrobić tak, że rzucić... O nie! Rozwalił mi pudełko! Nie wiedziałem, chciałem postawić jedno na dole, drugie na nim i wskoczyć i potrząsnąć tym gostkiem. Taki troszkę puzelek, troszkę ten. Mogę kopać, żeby znaleźć specjalną kość na każdej mapie, zakładam. I co teraz? Ścięło grę. Ścięło mnie. Dobra, to chyba wystarczy, żeby... O, jest kop od razu do odpalenia. Aha. Single. Drugi pieseł fajnego skina, znaczy skina ma, jeżeli tak to można nazwać. Co ja wam mogę powiedzieć? Link jest na dole w przypiętym komentarzu. Nie będę ukrywał, że gierka ma swoje problemy ze sterowaniem. Jak widzicie, nagle wzięliśmy się, zacięliśmy. Więc to jest troszkę... No, może podepnę tego pada i spróbuję się odciąć w kopie, będąc drugim bohaterem w tym momencie. O, dajcie mi to. O nie. Tym się skacze. Tym się grabuje. Pick up the box, hold down button release. Okej. Okay. Ma obrócone klawisze. X to dalej jest X. Działa inaczej ten pad niż ten pad. Bardzo, bardzo... O nie! Oba psy zcięły się w... pozwolicie, że wrócę do singla. Wyłączę tego. Niech on sobie leży. To było złe. Wzięło i ścięło strasznie. Pick up the whole box and button release drop down. Ok. Grab. O to chodzi, że mam pewnie rzucić, tak? Nice! I jest lisica. To jest dobre miejsce na w sumie zakończenie tego odcinka. O, są też różne inne zwierzątka. Czemu wszystkie zwierzątka razem kontra koty? To nie ma sensu. Wygląda jak ten pies z Cornery z Star Foxa. Operacja tunel. Uff. Dołączmy się. Mapa la Super Mario Bros. Klasyk bardzo. Przypomniał mi się Super Mario Bros. Trójeczka. Pograłbym. Co ja mogę powiedzieć? Gierka ma potencjał, ale wydaje mi się, że przede wszystkim twórcy muszą wytrzaskać sporo błędów z tego i troszkę sterowanie uprościć, bo jest nadmiernie i bardzo bezsensownie skomplikowane. Nie widzę sensu, dla którego ta gra miałaby mieć tyle przycisków potrzebnych do robienia rzeczy, które można ogarnąć na dobrą sprawę dwoma. Jednym nawet, przy dobrych wiatrach, więc to jest całe takie... Ale po co? Plus jest jeszcze jeden problem. Niektóre rzeczy wyglądają tak, jakby były blokadą przede mną, a mogę za nie... To znaczy mogę je minąć. Się spodziewałem, że to jest ściana i myślałem, że będziemy musieli omijać, a to się okazuje, że nie jest ściana, więc jest troszkę nieczytelnie graficznie. Nie, to żeby coś po prostu... Wydaje mi się, że ta gierka może być dużo, dużo, dużo lepsza niż jest w chwili obecnej. Ale... Nie wiem. Nie wiem, czy twórcy
Możliwe, że w tym skomplikowanym sterowaniu jest jakiś sens, jakaś metoda, więc nie zdziwię się, jeżeli to jest nie do naprawienia na zasadzie, że to nie jest Bóg, tylko im jest to potrzebne do zrealizowania koncepcji. Z drugiej strony ja się nie zgadzam, żeby był sens na tak rozbudowaną i skomplikowaną koncepcję. A dobra, ludzie, nie będziemy jechali z tym tematem za bardzo, bo też, jak widzicie, za dużo tu na nas czekać nie będzie raczej więcej. Rzućmy nim i wykopmy sobie to. O ty! I spadaj. W sumie jakby ich wszystkich do tunelu. A, nie mogą spadać monety ten. Wszystkich tam na dół w to samo miejsce wrzucimy. No, słabko. Wytrząśnijmy to. Po prostu wyzbędziemy się potencjalnych przeciwników, rzucając wszystkich w jedno miejsce. Teraz, no, czy ja wiem? No dobra, to mnie rozbawiło. Wstępnie jestem zainteresowany. Będę trzymał tą grę na oku. Nie wydaje mi się, żebym się na nią gdzieś jakoś mega rzucił, niezależnie od tego, czy będzie na jakiejś promocji, czy nie. Po prostu takie, no to wygląda nieźle i może z tego powstanie coś naprawdę kozackiego, a może nie, kto ich tam wie, więc zobaczymy w przyszłości. Takie wstępnie jestem na tak, ale może nie jestem jakoś wybitnie mocno na tak. Tak po prostu, że będę wam dawał znać, jeżeli coś fajnego z tym produktem się pojawi w przyszłości. Tyle, miłego, do następnego i hej! Jestem troszkę zawiedziony, ale też z drugiej strony nie oczekiwałem nie wiadomo jakichś cudów, więc też nie wiem dlaczego się czuję zawiedziony. No, dobra, sterowanie w tej grze mnie totalnie nie przekonuje. Jak chodzi o platformówki, to jedno z gorszych, jakie ostatnio widziałem. To jeżeli to ogarną, to gierka nagle tak zyska 3-4 jakości do góry? Może?